Cześć kochani, tu Gruba Ryba Lublin. Dzisiaj tak troszeczkę nietypowo, wiem, że dawno się nie odzywałem. Już minął nam Sylwester, na szczęście. Sporo miałem rzeczy takich osobistych tutaj na głowie, a dzisiaj cóż, tak jak na waszych oczach widać, para Red Devilów składa ikrę. Słuchajcie, o dziwo, woda typowa nasza, lubelska kranowianka, lekko, dosłownie lekko trącona osmozą, bo dosłownie może na 100 litrów, takie jak tutaj jest w tym akwarium, jest może z 10-15 litrów osmozy wlane. Miałem dzisiaj się jeszcze tutaj zabawić podmianę wody, bo na dnie trochę syfu jest, bo są też i redy, które są pochowane w grotach. Tak więc miałem robić podmianę, a tutaj niespodzianka. Moje skalary stwierdziły, że taki kij, pani Basiu, i kładziemy ikrę, więc będę musiał się przygotować. Cóż, przygotowanie już jest, bo akwarium stoi puste i do tego akwarium to jest 25 litrów, czyli akwarium 40x25x25. Do tego akwarium zaraz po tym, jak skończą skalary składać ikrę, przeniosę tutaj cały stożek wraz z wodą z tamtego akwarium do uzupełnienia. W tym akwarium młode zostaną przez jakiś miesiąc, gdzie będą jadły mikropokarm, będą jadły artemię, którą mam do wylęgu. Tak jak wiadomo, ciach, otwieram. O, jajeczka artemii wraz z sodą oczyszczoną, która ulepsza wylęg. Pokażę później resztę. Dobra, słuchajcie, sprawa jest taka. Woda z akwarium ogólnego zlana. Oczywiście wcześniej akwarium wytarte, przetarte do czysta i do sucha. Wlana woda z akwarium ogólnego, gdzie skalary złożyły ikrę. Zobaczcie sami. Ciach. Zlana woda i w tym momencie najważniejsza sprawa, czyli zabranie ikry rybom. Pewnie będą mnie gryzły tutaj. Spróbuję to zabrać. Tutaj mam pęknięty ten stożek. O! Słuchajcie, szybko postaram się zabierać, zanim to wszystko widzicie. Przyschnie i wkładam delikatnie do akwarium. Oczywiście no tutaj słuchajcie, już wezmę latarkę. Oczywiście ikra jeza, sobie przekręcę tylko ten stożek, żeby bardziej powietrze tutaj dolatywało. Dobra, żeby tam nie uszkodzić żadnego ziarenka. To i tak gdzieś podejrzewam, że o, z jedno lub chyba dwa, no, będzie kilka ziarenek gdzieś tam białych. Zobaczymy, co z tym się będzie działo jutro. Słuchajcie, temperatura ustawiona jest na 28-30 stopni, tak więc jak najbardziej powinno to wszystko działać. Pokażę, co się z tym będzie działo jutro. Na dzisiaj tyle. Pozdrawiam w nowym roku. Gruba Ryba Lublin.